lipcowy, ciepły wieczór Hajnowski Amfiteatr wypełnił się po brzegi miłośnikami pieśni Bułata Okudżawy. W 90. rocznicę urodzin wielkiego rosyjskiego barda Hajnówka doczekała się ważnej imprezy jego imienia. Pomysłodawcą i organizatorem pierwszego międzynarodowego festiwalu piosenki poetyckiej imienia Bułata Okudżawy w Hajnówce Miłość, Wiara, Nadzieja jest prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Granie bez Granic, bard, muzyk i poeta Anatol Borowik. Festiwal jest spełnieniem jego marzeń. Z myślą o organizacji festiwalu nosiłem się wiele, wiele lat. Okudżawa był moim mistrzem od lat, powiedziałbym, 70., kiedy kupił serca Polaków, kiedy Polacy poprzez cudowne tłumaczenia Agnieszki Osieckiej, Mandaliana, Drawicza, Wojtka Młynarskiego przybliżyli nam tego cudnego, jednego z najwybitniejszych bardów XX wieku. Ktoś by powiedział, no dlaczego festiwal Bułata, dlaczego w Polsce? Otóż myślę dlatego, że Bułat był naprawdę wybitnym poetą, naprawdę wspaniałym człowiekiem. Kochał Polskę bardzo, rozkochał w sobie pół Polski. No to jest wystarczający powód, żeby go przypominać. Jeśli ja dzisiaj, organizując wiele działań, spotykam się z taką przychylnością organizatorów, ludzi, kontrahentów, to znaczy, że pamięć jeszcze o nim trwa. To jest cel festiwalu, propagować Hajnówkę w Podlasie, przypominać Bułata i uczyć młodych jego cudownej poezji. Organizacja festiwalu była możliwa dzięki przychylności władz województwa podlaskiego, włodarzy Hajnówki, hojności sponsorów oraz licznych fanów Bułata Okudżawy, którzy zasilili konto Stowarzyszenia Granie bez Granic. Patronat medialny nad imprezą objęła wdowa po Bułacie Okudżawie, pani Olga. Pana Anatola łączy z nią serdeczna przyjaźń. Najserdeczniej jak możemy chcieliśmy przywitać panią Olgę Arcimowicz-Okudżawę, żonę wielkiego mistrza, panią dyrektor Muzeum, Państwowego Muzeum Bułata Okudżawy w Pierydielkino, prezydenta Funduszu Bułata Okudżawy i jednocześnie patronkę naszego festiwalu. Bułat, który bardzo was kochał i którego nie znacie. Jesteście mu życzliwi, a on lubił ludzką życzliwość. Miał wielu przyjaciół Polaków i były to trudne lata, kiedy przyjaźń pomagała żyć, pomagała utrzymać się przy życiu. Rozumiecie? Utrzymać się. Przeciwstawiać się złu. Przyjaźń i miłość trwa do dziś. Dlatego, że miłość, przyjaźń, poezja i talent to ogromna moc, która pomaga żyć. Otwieramy, tak? Девочка плачет, шарик улетел. Видите, боюсь, как улетают баллоники в небо. Невестки, полны надежды. А шарик летит, плачет старуха, мало пожила. А шарик вернулся. Galowy koncert rozpoczęli laureaci konkursu pieśni Bułata Okudżawy, wyłonieni podczas czerwcowych przesłuchań w Hajnowskim Domu Kultury. Widzowie ciepło przyjęli swoją krajankę, zdobywczynię trzeciego miejsca Julitę Wawreszuk oraz Michała Konstrata z Warszawy, zdobywcy pierwszego miejsca. Zaciągnijcie na oknie niebieską zasłonę, siostro, leki swe weź niepotrzebne mi są. Wiara, miłość, nadzieja, poznajcie to one. Moje trzy wierzycielki odwiedzić mnie chcą. Badaj, żeby wsię
płomieniem nogu i nie zabudź ramienia. Даже ты все понемногу и не забудь про меня. Hajnowska publiczność miała okazję usłyszeć wielu znanych artystów z Polski oraz różnych stron świata. Skąd aby ja nie bradziła basketu, cień moja cienia mała tęsknienie. Nie tu więc was nie znaka. Dość dużo śpiewam i gram w różnych miejscach i jest często tak, że ludzie nie chcą, żeby kończyć. Chcą jeszcze, żeby jeszcze. Także jest to budujące dla twórców również i dla wykonawców, że znowu są odbiorcy refleksyjnej, mądrej, lirycznej piosenki. Wielka pani wojna, rozłąka okrutna, chłodno mi przy tobie jest. Taka prawda smutna, niszczysz listy moje, przestań szkoda łez. Śmierci się nie boję, kiedy miłość jest. Niszczysz listy moje, przestań szkoda łez. Śmierci się nie boję, kiedy miłość jest. Bułat to genialny poeta. Jego poezja będzie jeszcze długo żyła. Jest bardzo śpiewna. Są poeci, których doskonale się czyta, słucha, ale nie śpiewa. U Bułata jest na odwrót. On nie lubił, gdy nazywano go bardem. Twierdził, że jest poetą, a muzyka to tylko jeden ze środków wyrazu. I jeśli leży dalej. Извините, и уходя в ночной тиши, без лишних слов решайте, огонь сосны с огнем пить души, огонь сосны с огнем души, в печи перемешайте, огонь сосны с огнем души, огонь сосны с огнем души. No to właśnie będzie taka piosenka pro Salo, pro Hajnowskie może Salo. To takie marzenia pensjonera, który ma zanadto małą pensję, żeby kupić tyle sala, ile on chce. Ale marzy o tym sale. A muzykę dla mnie napisała Consuelo Velasquez. Bez sala, bez samemu. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésalo mucho. Dajte szmatoczek, bo ja mogę zjeste sebe. Dajte szmatoczek, bo ja mogę zjeste sebe. Dajte szmatoczek, bo ja mogę zjeste sebe. Idę. Kudżawa towarzyszył mi zawsze. Zawsze uważałem go za jedną z podstawowych ikon pieśni autorskiej na świecie. Obok Dylana dla mnie Coena najważniejsza postać ze światowej plejady gwiazd tego gatunku. Anatol Borowik wiedział o tym moim zamiłowaniu i zaprosił mnie, dlatego tutaj się pojawiłem po prostu. Płacze kobieta, mąż porzucił mnie. Ludzie mówią nie płacz na balonik. Hej, 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 hej.
короткая, такая, тем более, что жизнь короткая, такая. Poznaliśmy się z Tolkiem na Facebooku, gdzie założył taki klub fanów Bułata Okudżawy i tam dorastała przez jakiś czas taka idea, żeby jednak zrobić właśnie festiwal imieniem Bułata Okudżawy. I tam poznaliśmy się praktycznie wszyscy, którzy tutaj się znaleźliśmy. No, ja swoją przygodę z Bułatem Okudżawą, co już miałam w latach, koniec lat 70., 78, 79, brałam udział w Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze, gdzie zostałam nagrodzona. No i tak to się zaczęło praktycznie. A przecież nie żal, że w tych drzwiach nie pojawi się puszki. Tak chciałabym dziś, choć na kwadrans, na koniak w nim spaść. A przecież mi żal, że w tych drzwiach nie pojawi się puszki. Tak chciałabym dziś, choć na kwadrans, na koniak. Wybaczcie, piechocie, że tak nierozumna czasami bez tchu. My zawsze w pochodzie i tylko to jedno nas budzi ze snu. Jak długo tak można, bez droża mokradła i błoto i piach i wierzba przydrożna, jak siostra powladła, zostaje we łzach. I wierzba przedrożna, jak siostra pobladła, zostaje we łzach. Każdy pisze, jak on słyszy, każdy słyszy, jak on dyszy, jak on dyszy, tak pisze, nie starając ugodzić. Природа захотела, почему не наше дело, для чего не нам судить. Byłam bardzo zajęta, gdy Anatol Borowik skontaktował się ze mną, znalazł mnie nieopodal Moskwy, w Kołontajewie, w Muzeum Bułata Szałowicza Okudżawy, gdzie świętowaliśmy, gdzie trwał także festiwal. Byłam jego uczestniczką i myślałam, że nie znajdę żadnej możliwości, aby w lipcu tu przyjechać. Jednak się udało. Kaniżowa na oknu góra, kopren rachet miasty, tu ramenki mi pokaż, jewni morana i masy, tu ramenki. Jemni, morona i masy. W czerni swej i czerwieni zaśpiewa mi znów moja Dali. Brunet czerni i bieli do stóp jej niech przejdzie swą nić. I o wszystkim zapomnę i umrę z miłości i żalu. Bo do prawdy czyż warto inaczej na ziemi tej żyć? Duet Dominika Żukowska i Andrzej Korycki swoim śpiewem wprowadził widzów w sentymentalny nastrój. Żegnamy Hajnówkę z nadzieją na kolejną edycję festiwalu w przyszłym roku, również pod honorowym patronatem Olgi Okudżawy. Olga się poczuła współorganizatorem. Nawet mi powiedziała, że rzeczywiście bała się latać samolotami do tej pory i nieopatrznie przyjechała pociągiem, bo w przyszłym roku to już na pewno przyleci samolot. I orzeł srebrzysty i pstrąg szczerozłoty, bo do prawdy czyż warto inaczej na ziemi tej żyć? Głowy babu i orzeł srebrzysty i pstrąg szczerozłoty,
prawdy, czyż warto inaczej na ziemi tej żyć.